Powiedz mi, Afryko!
poziom naładowania 95%. Fantazji duszami jest pięknie. Endorfiną ukolorowani przed cudzami, wypisani wielkimi literami. Bo sami jesteśmy przecież kołowalami, nokautujący jak Mohamed Ali. Jak się coś nie podoba, proszę tacy z wiocami. Dzisiejsza noc będzie kolejną piękną historią. Po co widzę walki, na ulicę euforią. Pozytywne słowa szybko się uwolnią. Kto to widzę walki, euforią. Dzisiejsza noc będzie kolejną piękną historią. Po co widzę walki, na ulicę euforią. Szybko się uwolnią. Jesteśmy gotowi do walki, widzę euforią. Gotowi do walki, widzę euforią. Gotowi do walki, tu i teraz. Gotowi do walki. Pamiętaj,
Marek Wałkowski, Polskie Radio. Zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy kampania przedwyborcza. Kawałki w mieście.
Złotówkę i 23 grosze kosztuje wysłanie takiej wiadomości tekstowej, ale jestem, czytam wszystko na bieżąco. Staram się odpowiadać, znaczy no na maile mogę odpowiadać, na SMS-y trochę trudniej, na SMS-y ewentualnie tylko na antenie. No i tak jak zapowiedziałam na samym początku, ta ostatnia godzina naszej audycji upłynie właśnie w oparach muzyki i poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wczoraj, czyli no dwie godziny, dwie...
muzyka Janusza Lipińskiego, aranżacje Jarosława Kordaczuka. Te utwory powstawały pomiędzy 1970, już Państwu powiem dokładnie, pomiędzy 1969 a 1976 rokiem. Aranżacja została przygotowana w roku 2008, a cały projekt ujrzał światło dzienne w roku 2009. Kilkudziesięciu muzyków towarzyszyło Basi Raduszkiewicz w tych nagraniach. Gdyby chcieli się Państwo dowiedzieć więcej o tym projekcie Ptaki Powrotne, to jest po prostu taka strona internetowa ptakipowrotne.pl. Pewnie gdzieś w internecie znaleźć można także jakieś obrazy, fragmenty koncertów, które się odbyły. Nie było ich wiele z takim aparatem wykonawczym. No ale jest płyta, z której dzisiaj tych nagrań możemy posłuchać. I teraz, żeby poczuli też Państwo ogrom właśnie tegoż aparatu wykonawczego, chcę zaproponować jeszcze jeden utwór, w którym Basi Raduszkiewicz towarzyszyć będzie potężny zespół.
Projekt, tak kończy się koncert zatytułowany Ptaki, powrotne wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z muzyką Janusza Lipińskiego. Ale z muzyką Janusza Lipińskiego się nie rozstajemy, dlatego że jego przygoda z Gałczyńskim, jak już Państwu powiedziałam, zaczęła się pod koniec lat 60., na przełomie lat 60. i 70. Janusz Lipiński był także liderem grupy Boom, która na początku lat 70. no, święciła triumfy na różnych festiwalowych scenach i wylansowała, myślę, przynajmniej w kręgu tej piosenki z tekstem, piosenki literackiej, Wielki Przebój. To jest wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zatytułowany Miłość, który zaczyna się od słów Słońce w ramionach. Śmiech i płakanie nie odpłynie, zostanie.
Czas daleki, wysoko, obcowania błogą, tak u mnie, a ku tobie. Niosłem je, przeniosłem, jak ramionami głosem. Czas daleki, wysoko, obcowania błogą, tak u mnie, a ku tobie. Grupa Boom to było nagranie z roku 1973. No i jak słusznie zauważył pan Franciszek, Basia Raduszkiewicz i piosenka Miłość z muzyką Janusza Lipińskiego i tekstem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, to swego czasu był nawet przebój z płyty Ptaki Powrotne. Tak, bo Basia Raduszkiewicz też ten utwór wykonywała. Ja chciałam go państwu zaprezentować w tym oryginalnym wykonaniu. Tak, bo wtedy, kiedy ten projekt powstawał w roku 2008-2009, to rzeczywiście odbył się też koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i te nagrania gościły na antenie Polskiego Radia. No ale potem pojawiły się kolejne nagrania i kolejne nagrania. I trochę tak to jest, że nie mamy czasu wracać nawet do bardzo dobrych płyt, które już liczą sobie parę lat, stoją gdzieś na półce, zapominamy o nich, trochę się kurzą i na szczęście są takie preteksty i rocznice, które mobilizują przynajmniej mnie do tego, żeby do niektórych spośród tych nagrań wrócić, przypomnieć o nich, powiedzieć państwu, być może niektórym, że takie nagrania powstały, że takie płyty powstały i tak jest właśnie z projektem Ptaki Powrotne. Porzucamy kompozycję Janusza Lipińskiego i wracamy do Grzegorza Turnała, od którego w ogóle zaczęła się cała dzisiejsza muzyka nocą. No bo myślę, że ta piosenka, ten wiersz, który zaczyna się od słów Znów wędrujemy, to jednak z muzyką Grzegorza Turnała najbardziej zapadł nam w pamięć. Jeśli nucimy Baczyńskiego, to właśnie nucimy tego Baczyńskiego w wykonaniu Grzegorza Turnała. To są bardzo wczesne też nagrania i kompozycje Grzegorza Turnała z samego początku jego twórczości. One ukazały się i Znów wędrujemy, i utwór, którego posłuchamy za chwilę, czyli Hymn Wieczorów Miejskich, także wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ukazały się na pierwszej płycie, która jeszcze w ogóle zanim była płytą, to najpierw była kasetą Grzegorza Turnała. Naprawdę nie dzieje się nic. Sam początek lat 90. Nie chcę teraz państwu skłamać, ale to był jakiś 90 albo 91 rok. Po wielkim sukcesie płyty Pod światło te nagrania zostały ponownie wydane, już tym razem na płycie kompaktowej przez wytwórnię fonograficzną, w której Grzegorz Turnała opublikował album Pod światło, i w takiej trochę odwrotnej kolejności do szerokiej publiczności ten materiał trafił, ten album, na którym znaleźć można Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w wykonaniu Grzegorza Turnała. Nosi tytuł Naprawdę nie dzieje się nic. No to proszę, Hymn Wieczorów.
uwielbiam, znów wędrujemy, ale ta piosenka, która powstała do wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, napisana przez Grzegorza Turnała gdzieś pewnie pod koniec lat 80., też robi na mnie wielkie wrażenie za każdym razem, kiedy do niej wracam. Hymn wieczorów miejskich. Znajdą Państwo ten utwór na płycie Naprawdę nie dzieje się nic. No ale co byłaby warta audycja, w której słuchamy wierszy, śpiewanych wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego bez Ewy Demarczyk? To nagranie z roku 1979, które ukazało się później na płycie Ewa Demarczyk Live, kompozycja Andrzeja Zaryckiego, wybitnego krakowskiego kompozytora związanego, podobnie jak Ewa Demarczyk, niegdyś z piwnicą pod Baranami. Andrzej Zarycki nadal komponuje, prowadzi szkołę, ma bardzo wielu uczniów, co jakiś czas na antenie Radia Kraków odbywa się koncerty z jego piosenkami nowszymi, starszymi, które daje śpiewać młodym wykonawcom, czasem bardzo młodym wykonawcom, a nie są to łatwe kompozycje. No dobrze, idziemy dalej, przyglądamy się temu, co się wydarzyło ostatnio z twórczością Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. To jest taka twórczość, która się, myślę, nie nudzi. To są też bardzo muzyczne wiersze. I pewnie gdyby zrobić kiedyś jakieś zestawienie, no to na tym topie, w tej pierwszej trójce, może w pierwszej piątce najczęściej śpiewanych poetów polskich byliby Krzysztof Kamil Baczyński, Julian Tuwim, Bolesław Leśmian, no tak jakoś, myślę, może jeszcze Leopold Staw, no i oczywiście Konstanty Ildefons Gałczyński. Tak, to jest chyba właśnie ta najczęściej śpiewana piątka, spokojnie
można by zrobić i płyty, i audycje z wierszami, z kompozycjami, które powstały do ich wierszy. Jedną z ostatnich płyt, jaka ukazała się zresztą nakładem Polskiego Radia z piosenkami, które powstały do wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, jest Elegia o chłopcu polskim Sławomira Zygmunta. No to posłuchajmy sobie jednego utworu z tego właśnie krążka. Co to jest? Za mnie idzie dojechać. Sławomir Zygmunt, Elegia o chłopcu polskim, na tej płycie Sławomir. No znowu jestem na tej drodze. Ale jak tam... Aha, ja nie zauważyłem, że tu jest dopiero... Zdecydowałem się... Zdecydowałem się na skręt w prawo. Dopiero za tym znakiem ja nie widziałem, nie zwróciłem uwagi, bo nie zamierzałem skręcać, a mnie to... I... Co to jest? Poczytam w internecie, co to jest. Ty za nie idziesz skręcić. Ale i tak muszę skręcić w prawo, bo mnie już strasznie się chce spać i muszę gdzieś się tutaj przespać na jakimś parkingu. Więc muszę gdzieś tu zaparkować i się przespać. Bo na każdej kolejnej płycie pojawił się przynajmniej jeden wiersz tego poety, a w ubiegłym roku, w roku 2018, Dorota Baruma nagrała swoją pierwszą solową płytę pod własnym nazwiskiem, który odmienił się tytuł... Zakaz skrętu w prawo. W dalszym ciągu nie można skręcić w prawo. Co jest? Co tu jest grane w tej Gdyni?
Gruzja zamyka. Posłuchamy. Nie można do portu w ogóle skręcić. Ta płyta jest w całości nagrana po polsku i dostała najważniejszą czeską nagrodę muzyczną, takie czeskie Grammy, więc Czesi słuchają Krzysztofa Kamila-Maczyńskiego za sprawą... Tutaj nie ma zakazu skrętu w prawo. O, no wreszcie sobie skręcę w prawo. Do usłyszenia.
Dzień dobry, w poniedziałek 5 sierpnia 2019 roku. W tej chwili jestem na parkingu przy stacji paliwowej Shell w Wejherowie na wybrzeżu. No i teraz jadę, jedziemy z Kicią. Tam Kicia siedzi, widzicie, Kicie. Jedziemy tutaj, pokażę wam to Wejherowo. A ja w ogóle jadę nad morze, prawda, do moich dębek. No ale tutaj póki będzie zasięg sieci, to będziemy transmitować, prawda, tą podróż dzisiejszą. Nie wiem, wiecie, czy nie pojechać tam. Tam jest taki park krajobrazowy. Ja przełączę kamerę i wam pokażę. Mnie to kusi tam pojechać, tutaj w Wejherowie właśnie. Musiałbym tam pojechać kiedyś. O, kusi mnie właśnie tam pojechać, te wzgórza, lasy zobaczyć. Co to tam jest? Tam jest park krajobrazowy i może tam być ładnie. To takie nadmorskie, takie ten okolice. No ale nie wiem, no czy może pojadę tam. Właśnie nawet teraz może pojadę. Pogoda w Wejherowie jest no taka sobie, troszeczkę chmur, słoneczko świeci, temperatura 21 stopni Celsjusza, nie pada w każdym bądź razie. Tam rozkwita.
myślę, że na razie to większość marzy, żeby przetrwać kilka najbliższych godzin bez bólu głowy i z jakąkolwiek energią. No, no to może kawkę sobie wspólnymi siłami zaparzymy. Kawa to taki... Poziom naładowania 95%. Mnie w spokoju na dzień dobry, kochanie. Przy mnie już kubeł małej czarnej stoi. Zatem jeszcze raz dzień dobry, kochani.
radio. Disco radio. Zawsze w rytmie. Zawsze w rytmie. Zawsze w rytmie. Ty tak już wiem, czemu cały świat na ciebie jest. Dla mnie jesteś dobra, taka jakiej bym chciał. Te moje dołeczki, a ja... Wzgórzu, co to pierwsze takie wzgórze? Co tutaj pokazywałem wam z tego parkingu, to jest Kalwaria Wejherowska. Tutaj są dwa szlaki turystyczne tego obiektu turystycznego. Monika ściągnika.
tą drogą, którą być może widzieliście w poprzednim odcinku, w poprzednim filmiku, dojechałem do... Przełączę tutaj. Jeszcze raz. Do szkółki drzew ozdobnych i krzewów w Gniewowie koło Wejherowa. No. Tutaj tak wygląda ta szkółka właśnie. Szkółka tak wygląda. A ja sobie tutaj palę papieroski. Kicia sobie wygląda przez otwarte tylne drzwi. No, wypalę sobie jeszcze ze dwa papierosy i jadę na wybrzeże, jadę już bardziej do Dębek. Już tutaj pozwiedzałem te wzgórza, te porośnięte tymi lasami. No, bardzo ładnie tutaj jest. Bardzo ładnie.
zabaw z tobą spotkamy się. Nie chcę już od dziś. Ja ci daję kwiaty, ty z to gorzki słów dziewczyną. Czy ta miłość mi potrzebna jest, czy nie?
cały był zasuszony w krwi. Kilka wspomnień i więcej już nic. Wtedy rajem świat był, nagle pustka raz znikł. Mlecznej drogi rozwiały się sny. Tamte wspomnienia słone mają smak jak łzy. Miałaś 18 lat. Just
Za chwilę zakończę tę transmisję, bo nie ma sensu czegoś takiego transmitować. Teraz zjeżdżam na parking leśny. W okolicach Wejherowa. Ten parking leśny na to wie. To nie przypadek, los połączył mnie w nowe te drogi. Bywaj innych i z tobą jadę. Tu nie ma nawet gdzie usiąść, także niestety, ale tutaj się nie zatrzymam na tym parkingu. Jadę dalej. No niestety transmisja jest beznadziejna, no ale... No co zrobić? No tak, takie są tutaj w lasach, nikt nie buduje. Anten nadawczy w telefonie komórkowym. No i jakiś tam zasięg jest, skądś tam z Wejherowa, czy skądś, ale tutaj nie ma. No ten parking jest beznadziejny, no to jest niezagospodarowany niestety.
znów zmienił sen. Więc liczę godziny, minuty i dni. No to tak właśnie wygląda ten parking. I ja tam do tej budki idę sobie zjeść. Pamiętam uśmiechy i łzy, że prezenty i te nasze. Teraz nic nie ma już tu. A jednak wykłócę się rano i śnie. Pite nie. Śnie. No pite. Choć zapominam co dzień. Widzę, że czekać na ciebie wciąż chcę. W myślach mych uśmiechasz się. Widzę jak okiem zjawia. Dziewczyna miała w sobie coś, co bardzo często mi dawało w kość. Nie mogłem przez nią spać i czasem chciałem zgrać, by cały czas o niej nie myśleć. Poziom naładowania w 95%. Nie spychało nieraz aż na dno. A mimo wszystko wiem, to przecież nie jest sen. I drugiej takiej nie ma nigdzie. Bo ta dziewczyna miała oczy szafirowe, usta rubinowe. Wciąż o niej myślę nieprzytomnie. Włosy miała czarne, ciało idealne. Ja nie potrafię jej zapomnieć. Bo ta dziewczyna to był istny cud. Chociaż w jej oczach zawsze gościł chłód. Wszędzie spóźniała się godzinę albo dwie i była ciągle zła na siebie. Bo ta dziewczyna miała wiele wad, a mimo wszystko dałbym cały świat, aby z nią nadal być, by razem wino pić. Bo ta dziewczyna miała oczy szafirowe, usta rubinowe. Wciąż o niej myślę nieprzytomnie. Włosy miała czarne, ciało idealne. Ja nie potrafię jej zapomnieć. Oczy szafirowe, usta rubinowe. Wciąż o niej myślę nieprzytomnie. Włosy miała czarne, ciało idealne. Ja nie potrafię jej zapomnieć. Zabierze cię wiatr.
ktoś tak bardzo kochał mnie. I jego czułe słowa uwodzą mnie od nowa. Chcę tylko jego, od kiedy usłyszałam, że... Że każda chwila znowu to ciepły maj, każdy pocałunek twój to na ziemi raj. Jeśli to tylko sen, ja nie chcę zbudzić się. Nie mów nic, tylko siebie mi daj. Maj, 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 maj. Chcę tylko ciebie, siebie mi daj, 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 daj. Bo każda chwila znowu to ciepły maj, każdy pocałunek twój to na ziemi raj. Jeśli to tylko sen, ja nie chcę zbudzić się. Nie mów nic, tylko siebie mi daj. Bo każda chwila z tobą mówi mi, że to co mamy tu i teraz też skończy się. Ja nie mogę... Znów chcę ci...
kiciu. A może chcesz iść na plażę, kiciu? Co? Chcesz iść na plażę? Nie chcesz iść na plażę. No to nie chcesz. No i już doszedłem do plaży Dębka i idę na plażę. Muszę wybrać jakieś w miarę płaskie miejsce, to bliżej brzegu musi być, bo tutaj jest pochyły taki, ten brzeg jest pochyły, a ja muszę znaleźć, czyli nad samym morzem, nad samym brzegiem ten namiot sobie rozbiję i będę z niego wychodził do wody się kąpać. A żeby się nie spalić, tak jak w ubiegłym roku w Międzyzdrojach się spaliłem, poparzyłem się lekko, znaczy się spaliłem, to wziąłem namiot w tym roku i będę siedział w namiocie, nie będę się w ogóle opalał, w ogóle na tym nie będę się.
Siedzę sobie tutaj tak w moim namiocie nad brzegiem morza. No i jeszcze muszę wstać i wam pokazać, jak to wygląda z zewnątrz. Od wewnątrz zaraz przełączę kamerę, albo nie przełączę. O, tak to wygląda od wewnątrz. A od zewnątrz to muszę wstać, żeby wam pokazać. Tu jest wejście numer 17, a tutaj jest na wprost mój namiot stoi. Jakby ktoś był w Dębskach, to może mnie odwiedzić mój namiot. No, a ja idę się kąpać. Nie chcę zapomnieć o tobie, czuję w sercu ten ogień.
200 metrów, skręć w prawo. No i to właśnie były Dębki, bardzo maluteńka miejscowość,